debaty. Czaczerem będę ja, Piotr Jóźwik, a moimi miningami będzie Przemysław Stolarski, Robert Duczyński, Michał Kruszyński i Bartosz Tarnowski. I tym słowem chciałbym zaprosić lidera rządu do otwarcia tej debaty. Hir, hir. Okej. Co, czego chciałabym zacząć, to tak, nasze stanowisko wygląda tak, że uważamy, że to wspólna reprezentacja i wspólne wystąpienie reprezentacji Korei Północnej i Południowej przyniesie więcej złego niż dobrego. Jak sytuacja między tymi dwoma państwami rysuje się w tym momencie? Także te państwa są w konflikcie i nic nie wskazuje na to, aby miało dojść do jakiegoś porozumienia. To znaczy, nie ma możliwości, aby tak skrajne zdania władz jakby doszły do jakiegoś konsensusu i zjednoczyły państwo, nie pochłaniając jedna władza drugiej, a właśnie dążąc do jakichś wspólnych celów, wspólnych rozwiązań. Czyli to, co na pewno się nie wydarzy, to te igrzyska nie spowodują, że te państwa się zjednoczą, co do tego chyba nie mamy wątpliwości, więc czym jest w takim razie to wspólne wystąpienie na tych igrzyskach? Jest to symbolem. I teraz powinniśmy się zastanowić, czego symbolem jest właśnie to wystąpienie. I jakie wynikną z tego, znaczy co z tego wyniknie. Więc tak, sytuacja w Korei Północnej rysuje się tak, że jest tam reżim. Ludzie są indoktrynowani, ludzie są zabijani, ludzie są głodujący. I co do tej sytuacji chyba też nikt nie ma wątpliwości. Więc czym w takim razie jest to wspólne wystąpienie na igrzyskach? Jest to podaniem ręki temu reżimowi. Jest powiedzeniem całemu światu, że spoko, że my się lubimy i teraz będziemy coś razem reprezentować. Do czego to prowadzi? Każdy oglądający igrzyska zobaczy wspólnie Koreańczyków idących razem, idących z uśmiechem na ustach. I co sobie pomyśli każdy oglądający? O, ci się uśmiechają, ci też się uśmiechają, wszyscy się uśmiechamy, jest super, to znaczy, że w całej Korei jest super. I do czego to prowadzi? To prowadzi do ocieplenia wizerunku Korei Północnej w oczach opinii publicznej, w oczach całego świata, każdego pojedynczego człowieka oglądającego takie igrzyska. Do czego to prowadzi? My tak właściwie idziemy na rękę temu reżimowi, ponieważ to te władze zgodziły się na to, aby wystąpić wspólnie, to znaczy, że mają w tym jakiś interes. Jeżeli cały świat pomyśli w tym momencie, że że tam tak naprawdę nie jest tak źle i wszyscy się uśmiechają, tak jak tutaj na tym wystąpieniu, to znaczy, że może nie powinniśmy się aż tak tym przejmować, może właśnie w Korei Północnej tak naprawdę nie zachodzi nic takiego, czego powinniśmy się bać. Do czego może doprowadzić takie zignorowanie tej sytuacji? Korea Północna ma w swoim posiadaniu być może, broń nuklearną, którą może zrobić różne rzeczy. I jeżeli przestaniemy obserwować sytuację i przestaniemy się przejmować poczynaniami Korei Północnej, ponieważ stwierdzimy, że wszystko jest w porządku i Korea Południowa nie ma z tym problemu, oni są najbliżej, nikt nie powinien mieć z tym problemów, Korea Północna może wykorzystać ten fakt i tak właściwie nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co rząd Korei Północnej może chcieć z tym zrobić. I po prostu jest to sytuacja zagrażająca nie tylko w Korei Północnej, ale na całym świecie. W związku z tym, podsumowując, ignorowanie tej sytuacji, ignorowanie tego, co dzieje się w Korei Północnej, jest złe, a takie wspólne wystąpienie na olimpiadzie właśnie jest takim symbolicznym podaniem ręki i cichym przyzwoleniem. Dziękuję. Dziękuję za mowę premiera i zapraszam do kontynuowania debaty lidera opozycji. Hir, hir. Tak, no to do czego nasza drużyna na pewno się zgadza, to to, że to wydarzenie nie będzie wielkim otwarciem, poprawieniem, dążeniem do, jakby nie sprawi nagłego zjednoczenia obu Korei, nie sprawi, że nagle zapanuje pokój na świecie. Wydarzenie ma w dużej mierze charakter symboliczny, ale także precedensowy, co później podkreślimy. Jednakże my, jako opozycja, dążymy do tego, żeby na Półwyspie Koreańskim, no i na całym świecie oczywiście, zapanował pokój, żeby nie było największego zagrożenia, którym jest Korea Północna obecnie, nie było nuklearnego zagrożenia ani na Półwyspie, ani w większym obrębie, czyli Japonii, Chinach, a już niedługo Stanach Zjednoczonych. Zatem, ponieważ dążymy do pokoju, naszym głównym zadaniem jest to, żeby reżim totalitarny, jak jest w Korei Północnej, nie wystrzelił rakiet, nie miał inicjatywy, żeby zniszczyć naszych sojuszników, czy w ogóle jakichkolwiek państw, bo uważamy, że wielką stratą naturalnie jest strata życia ludzkiego, a może to być potęgowane jeszcze w wielkiej ilości. Zatem, co do tej symboliki działań, to ten wpływ na te działania będzie głównie społeczny i to z charakteru rządu i relacji między rządami i z charakteru mieszkańców Korei Północnej, Korei Południowej i krajów zainteresowanych. Co się obecnie dzieje, to narastająca izolacja Korei Północnej na arenie międzynarodowej, potęgowana tym, że Stany Zjednoczone i ich lider wyrażają się bardzo ostro, jeśli chodzi o broń nuklearną w Korei Północnej. Chiny zaczynają już od dłuższego czasu coraz mniej wspierać reżim humanitarny Korei Północnej, a Korea Północna coraz bardziej czuje się osaczona. I my temu osaczeniu jak najbardziej chcemy przeciwdziałać, bo to osaczenie to jest mechanizm, który powoduje właśnie to, że Korea Północna widzi my, czyli Koreańczycy północni, komuniści, naród wielkiego przywódcy, czujemy się, że jesteśmy jedyni, nikt nas nie wspiera i przynajmniej mamy broń nuklearną, którą możemy coś zdziałać. Więc naszą pierwszą płaszczyzną, na jaką rozpatrzymy debatę, to poprawa relacji z Koreą Południową, a drugą ogólne relacje z społecznością międzynarodową i poprawienie. Jeśli chodzi o poprawę relacji z Koreą Południową, to przede wszystkim ze strony Korei Północnej to jest obowiązkowe złagodzenie propagandy wewnątrz kraju w stosunku do południowych sąsiadów. I to jest spowodowane tym, że jeżeli mówimy jako władze Korei Północnej, że chcemy brać udział wspólnie z Koreańczykami z południa w jednej drużynie, chcemy iść pod jedną flagą, nie możemy ich określać jako zdrajców narodu czy odwiecznych wrogów, a może raczej będziemy ich bardziej określać jako gest, który my wykonujemy wobec Koreańczyków z południa, że dążymy do tego zjednoczenia i rozprzestrzenienia komunizmu w tym kontekście, co również poprawia relacje Korei Północnej i społeczeństwa Korei Północnej i władz Korei Północnej wobec Korei Południowej. Mamy także wywołanie więzi narodowych Koreańczyków spowodowanych tym sportem, czyli kibicowanie wspólnie drużynie hokejowej. Oczywiście ten impact będzie dosyć niski, ale jednak te więzi narodowe w niektórych mogą się obudzić. Nawet ta symbolika to jest dobry krok w stronę tego, żeby przypomnieć sobie, że mimo wszystko byliśmy jednym narodem i to dalej może iść w stronę tego, że nie powinniśmy eskalować konfliktu. No i jest jeszcze wyciągnięta ręka Korei Południowej wobec Korei Północnej, czyli to, że kończymy z takim wielkim izolacjonizmem Korei Północnej, rządu Korei Północnej, przez to sam rząd Korei Północnej będzie się czuł mniej osaczony. Proszę, było pytanie. Mógłby Pan przedstawić, jak będzie postrzegana Korea Północna w Korei Południowej z faktu tego, że będą wspólnie reprezentować swoją reprezentację na Igrzyskach Olimpijskich? Jasne. Jeżeli chodzi o rząd Korei Południowej, to oczywiście oni się zgadzają do tego, żeby iść na to, więc Korea Południowa musi być zadowolona z tego, że doszli do takiego wspólnego porozumienia. Jeżeli chodzi o społeczeństwo Korei Południowej, to nawet jeśli wystąpią jakieś demokratyczne represje związane z tym, że legitymizujemy tego lidera, to dla nas najważniejsze jest to, żeby na Półwyspie i w okolicy panował pokój, a nie to, czy ci ludzie będą bardziej zadowoleni, czy mniej zadowoleni z tego, jaką politykę stosujemy wobec klimat. No i teraz. Skoro już doszliśmy do tego, że tak naprawdę albo mamy wyjście, gdzie ten lider jest izolowany, gdzie czuje się osaczony i gdzie rozwija swoją broń jako jedyną szansę na przetrwanie reżimu, to drugim wyjściem jest właśnie to, żeby stopniowo załagadzać naszą politykę wobec tego reżimu, żeby nie czuli się oni tak osaczeni, także na arenie międzynarodowej. No i to stopniowe odizolowanie Korei Północnej nie wiąże się naturalnie z tym, że nie skupiamy się już na tym, co oni robią z obywatelami Korei Północnej. Problem w tym, co powiedziała premierka, czyli jak uznamy, że wszystko jest w porządku w KRLD, no to oczywiście my nic takiego nie uznajemy. Nie uznajemy, że wszystko jest w porządku w KRLD, tylko to, co jak wy powiedzieliście, że może KRLD coś z tym zrobić, to jest oczywiście to, żeby jeszcze zwiększyć represję na swoich obywateli, którzy już są w okropnej, opłakanej sytuacji i już na nich represje są olbrzymie. Problem jest taki, że represje międzynarodowe na rząd Korei Północnej, jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację w Korei Północnej, nie działają i w Korei Północnej nie zmienia się sytuacja, reżim nadal panuje, obozy koncentracyjne nadal są, a ludzie są mordowani. Więc wiemy, że złym i okropną rzeczą jest to, jak rząd Korei Północnej traktuje swoich obywateli, ale to, co musimy zrobić, to skupić się na bezpieczeństwie całego świata, całego półwyspu, całego regionu, a nie rzeczy, których nie możemy zmienić z naszej sytuacji. Dlatego tym większym benefitem, jaki my tutaj widzimy, jest to, że poprawimy stosunki międzynarodowe, stosunki z Koreą Południową, niż to, że Koreańczycy z Południa jako obywatele mogą czuć, że nie powinniśmy tak robić, jeśli tak to poczują, bo to nie jest powiedziane, a po drugie to, że kim może się czuć bardziej zalegitymizowany, bo w sytuacji osaczenia to jest dobre. Dziękuję. Dziękuję za otwarcie debaty po stronie opozycyjnej i zachęcam do kontynuowania debaty drugiego reprezentanta strony rządowej. Hirki. Drodzy Państwo, jak już tutaj się zgodziliśmy, mimo dwóch skrajnych tutaj zdań na ten temat, w Korei Południowej dzieje się źle. Ten gest jest symbolem, ale symbolem czego? Podanie ręki oprawcy, podanie ręki totalitarnemu reżimowi, tak naprawdę przyzwolenie na jego istnienie. Tak jakbyśmy podawali rękę, nie wiem, komu, no na przykład jakimś innym przywódcom, choćby, nie wiem, Erdoganowi, czy na przykład przywódcom ISIS. Każdy z tych reżimów, albo na przykład terroryści, zabijają ludzi nie tylko w swoich granicach, ale poza granicami kraju. Czy naprawdę chcemy, aby ci ludzie dalej żyli obok nas, tak naprawdę za granicą Korei i dalej terroryzowali swoich własnych obywateli? Czy chcemy tym ludziom podawać rękę? Nie tak całkiem dawno pewien kraj został usunięty z igrzysk z ostatniej imprezy sportowej. Dlaczegoż nie zrobić tego z Koreą? Po to, żeby podać im rękę, żeby pokazać, że w sumie nie jest tak źle, żeby pokazać naszą słabość przed tym wielkim lwem, który czyha tak naprawdę i ostrzy sobie zęby na Koreę Południową. Przecież ten konflikt to nie ma mowy nawet o wspólnym rządzie, o jakimkolwiek porozumieniu, do czego się zgodziliśmy, więc co nam wystaje? Wojna, tak? Dalej będą się tłuc z nimi i tam cierpią po prostu ludzie. I podając właśnie im rękę, nawet w ten symboliczny sposób, po prostu przyzwalamy na istnienie tego problemu. Problem, jak widzę, tutaj skupiając się na argumentacji strony opozycyjnej, to to, że skupiają się Państwo na bardzo małym podwórku. Oczywiście mówią Państwo, że tam bezpieczeństwo świata i tak dalej, ale nie ukrywajmy, Korea w skali światowej nie może zrobić aż takich szkód, jakie szkody może wyrządzić chociażby to, że ona dalej istnieje, tak? Oczywiście atak nuklearny czy straszenie swoimi bombami jest ważne, ale co jest jeszcze ważniejsze, zwracanie na to uwagi i świadomość ludzi, bo bez świadomości ludzi, którzy wiedzą, że ten reżim jest zły, że ludzie tam cierpią, że trzeba z tym reżimem skończyć, to jest pierwszy krok do jego pokonania. Nie przyzwalanie na to, bo jeśli przymykamy oko na zło, to przykładamy się do jego dalszego rozwoju tak naprawdę. Także trzeba... Słucham. Informacja gorszy niż brak świadomości ludzi, która i tak się nie pogorszy, jest śmierć i zagłada milionów ludzi. Dziękuję. Przypominam, że tam będzie ginęło i będą ginąć kolejne setki osób, setki tysięcy, będzie się przeradzać w coraz większe liczby. Kiedy w końcu pokażemy, że kiedy w końcu skończymy z tym, nie możemy dalej głaskać ich po główce, zbijać z nimi tą kolokwialnie mówiąc piątkę i zgadzać się po prostu, że dalej męczą swoich ludzi. Oczywiście właśnie polepszenie stosunków z nimi do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do dalszego trwania tego państwa. Izolacja jest niezbędna, jak najszybsze rozprawienie się z tym okropieństwem. Ten gest jest po prostu bagatelizacją tego problemu, na czym skończę swoją wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję za wypowiedź wicelidera strony rządowej. Zachęcam do zakończenia debaty na pierwszych stołach i wiceliderkę opozycji. Pokazuje nam, że mimo to potrafią współpracować. To nie jest do końca legitymizowanie tego reżimu. Dlaczego? Dlatego, że wciąż wiele państw wypowiada się w sposób karcący dla tego terroru w Korei, a to tylko pokazuje, że my im wyciągamy rękę. My ich nie chcemy izolować. My chcemy im pokazać, że oni mogą należeć do naszej, powiedzmy, do naszego... Bo oni na razie się chcą się izolować od naszego, powiedzmy, społeczeństwa, chcą się izolować od wszystkich, powiedzmy, paktów międzynarodowych i my chcemy do nich wyciągnąć rękę i pokazać im, że wy też możecie być, mówiąc kolokwialnie, jakby z nami. I właśnie to jest ten symbol. To jest ten symbol, że my dążymy do pokoju, my mamy dobre intencje i my nie chcemy przede wszystkim wojny. Nasza strona mówi przede wszystkim o tym, żeby nie doprowadzić do krwawego konfliktu właśnie między Koreami, bo zauważamy, że właśnie im bardziej Korea się izoluje, tym więcej mamy prób nuklearnych, tym bardziej lider Korei Północnej jest, można powiedzieć, coraz bardziej zuchwały w swoich kolejnych poczynaniach, tym gorsza jest tam sytuacja. I dlatego nie chcemy do tego doprowadzić, nie chcemy jej jeszcze bardziej nawarstwiać. Proszę. Czy uważa Pani, że taki symbol sprawi, że Kim przestanie mordować ludzi w swoim kraju? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. My mówimy o pewnych kroczkach. To jest taki właśnie jeden z pierwszych małych kroków właśnie do tej dalszej współpracy. Ale no spójrzmy na to z drugiej strony. Czy to, że gdyby nie wystąpiły pod jedną flagą na Igrzyskach Olimpijskich, powodowałoby, że nagle wszystkie państwa podjęłyby jakieś konkretne działania w sprawie Korei Północnej, albo no nie wiem, zniknąłby ten problem? No nie, właśnie to jest tylko ten symbol. Tak samo jak uważamy, że ten symbol nie rozwiąże całego konfliktu, oczywiście, że nie, ale to nie jest właśnie ta waga, to jest ten symbol, który pokazuje, że potrafimy współpracować z Koreą, nie chcemy, żeby się izolowała i może wciąż dołączyć do naszego, powiedzmy, społeczeństwa, jeżeli oczywiście zmieni swój ustrój. Proszę, pytanie. Dobrze? Tak, właśnie widzimy tutaj o wiele więcej benefitów niż handlu. Dlaczego? Dlatego, że występując pod wspólną flagą, zmniejszy się propaganda w Korei Północnej, na przykład co do Korei Południowej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie występując pod wspólną flagą, Koreańczycy Północni zauważą, że no, Korea Południowa, mówiąc kolokwialnie, nie jest taka zła, zaraz przyjmę, nie jest taka zła i właśnie może to spowodować do tego zmniejszania powolnego propagandy, co powoduje polepszenie właśnie sytuacji w Korei Północnej, do której też dążymy. I właśnie my mówimy o tych małych kroczkach. Właśnie o tym, że ten mały kroczek, który może spowodować do zmniejszenia propagandy, może być katalizatorem do kolejnych działań, które polepszą życie mieszkańców Korei Północnej. Proszę, tutaj było pytanie. Pytanie, czy nie uważa Pani, że... A w sumie to proszę ten temat, bo ja mówię. Dobrze. I właśnie... tak. I my mówimy o tym, że to jest... My właśnie tutaj chcemy przedstawić, że tutaj mamy więcej. Nie mówimy, że hardy są zupełnie zerowe, to nie o to chodzi. Faktycznie, no można to... hardy nie są tak zupełnie zerowe, ale musimy pamiętać właśnie o tych benefitach. To jest symbol. Tutaj nie będzie jakichś działań. Ten symbol, czy on nie wystąpił, czy gdyby wystąpili, czy nie, to i tak nie rozwiąże tego problemu w żadną stronę. A właśnie pokaże, że Korea Północna z Koreą Południową potrafi współpracować. Korea Północna może powoli zacząć się zaklimatyzowywać do norm społecznych w innych państwach, że jest to możliwe, że my do nich wyciągamy rękę. Proszę, pytanie. Czy uważa Pani, że jest jakaś szansa na to, że władze Korei Północnej jakby ten symbol jakoś przyjmą i zinterpretują właśnie w ten sposób i skorzystają z tego? Oczywiście, wydaje mi się, że jeżeli chciały razem wystąpić z Koreą Południową, to jest to jasny sygnał właśnie do tych mieszkańców Korei Północnej, że no, Korea Południowa nie jest taka zła. Gdyby była, no to raczej by razem nie występowali, bo po prostu nie byłoby to zgodne właśnie z tą propagandą, o której mówimy. Właśnie i dla nas najważniejsze jest przede wszystkim ludzkie życie. My na razie, jak mamy obecną sytuację geopolityczną, na razie no po prostu nie chcemy prowokować Korei Północnej. Na razie nie mamy konkretnego wyjścia z tej sytuacji, nie chcemy prowokować tej sytuacji. My dążymy do pokoju, my dążymy do tego, żeby Korea raczej do nas dołączyła, a nie coraz bardziej się izolowała. My dążymy do tego, żeby właśnie te przemiany społeczne były mniej małymi kroczkami. My właśnie, i to są właśnie nasze główne punkty. Nie jest to izolowanie ich i w ogóle odcięcie się od tamtego państwa, tylko właśnie małe kroczki i drogą ewolucji, zmienienie właśnie systemu w Korei Północnej i całej sytuacji, całej związanej z tej sytuacji geopolitycznej na lepsze. Dziękuję. Dziękuję za zamknięcie debaty na pierwszych stołach i prosiłbym o otworzenie debaty na drugich stołach lidera drużyny drugiej rządowej. Dziękuję. Chcesz mówić z tym? To, że wspólne wystąpienie Korei Północnej i Korei Południowej na Olimpiadzie wcale nie przyniesie tych korzystnych efektów, jakie przytoczyła tutaj strona opozycji, przepraszam. I właśnie chciałem powiedzieć, że flaga jest jednym z symboli naszej tożsamości narodowej. Więc nie wyobrażam sobie tego, że społeczeństwo, które znajduje się w Korei Południowej, dowiaduje się tego, że będziemy my reprezentowani pod tą samą flagą, czyli takim wyznacznikiem naszej narodowości, dwa różne reżimy polityczne, dwa różne idee, Korea Północna i Korea Południowa. Ludzie z Korei Południowej i Północnej cały czas sprzeczają się na granicach. I to właśnie jakby ma bardzo zły efekt w tym społeczeństwie, bo nie wyobrażam sobie właśnie takiej sytuacji, że dwa różne, odrębne państwa mogą być reprezentowane przez jeden jakże ważny symbol, jakim jest flaga. Właśnie, jeżeli w Korei Północnej, zarówno w Korei Północnej, jak i w Korei Południowej, wszyscy są nastawieni przeciwko sobie, to znaczy, że w Korei Południowej kreowany jest bardzo zły wizerunek Korei Północnej, natomiast w Korei Północnej był kreowany bardzo zły wizerunek Korei Południowej, więc jak społeczeństwo zareaguje na taki nagły symbol współpracy? Nagle państwo mówi nam, że Korea Północna jest państwem złym, który ma totalnie inną politykę, który tak słabo i tak źle traktuje swoich ludzi i jeszcze w tym samym momencie zabija naszych, to co ten symbol ma oznaczać? Przecież to przyczyni się do ogromnej, bardzo złej reakcji właśnie wśród społeczeństwa, będzie brak zaufania dla państwa. Narodzi się pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego cały czas mówiliście nam, że właśnie ta Korea Północna, czy Korea Południowa jest zła i kreowana jest właśnie w tym złym świecie. Dlatego właśnie będzie tak zły efekt, bo zabraknie tego zaufania. Tak. Właśnie może wam się narodzić jakby pytanie, dlaczego mają być reprezentowane pod tą samą flagę, dlaczego mają wystąpić w tej Soczi. I tutaj drużyna propozycji powiedziała, że jest to symbol współpracy i tak dalej, no ale właśnie jak będzie reagować publiczność na taki fakt? Jakby może to spowodować różne konflikty tam w publiczności, w trakcie wystąpienia tych zawodów. Oczywiście takie przedsięwzięcia od razu łapią się tego media, takiej sytuacji łapią się media, to oczywiście jest nagłaśniane, bo właśnie społeczeństwo jest źle nastawione do tego, że jesteśmy reprezentowani tak nagle pod tą samą flagą i właśnie taki akt może być rozpowszechniony w mediach i jeszcze bardziej spotęguje to fakt, że wręcz przeciwnie, my nie współpracujemy właśnie z Koreą Północną, że to wcale nie jest symbol współpracy, jeżeli coś takiego pojawia się na publice i w dodatku jest to rozpowszechnione przez media w całych krajach europejskich, więc właśnie fakt tego, że kreowany jest wizerunek z Korei Południowej, nagle mamy być reprezentowani przez tą samą flagę, powoduje, że społeczeństwo, część społeczeństwa, która może znajdować się na tej publice, mogą powstać konflikty i spory i z tej okazji mogą skorzystać z tego media i rozpowszechnić ten fakt, że właśnie wcale nie występuje ta współpraca między tymi dwoma państwami. Proszę bardzo. Czy mieszkańcy Korei Południowej, będąc w nieustannym zagrożeniu ze strony północy, nie mogą docenić pokojowych rozwiązań władz? No nie wiem, czy to jest pokojowe spróbowanie na rozwiązanie konfliktu. Jakby ten symbol tego, że będziemy reprezentowani właśnie ta próba tak naprawdę w ogóle przez społeczeństwo nie jest postrzegana jako realną próbą tego, żebyśmy rozwiązali te wszystkie konflikty. No bo co, nawet jeśli będą one reprezentowane pod tą samą flagą, społeczeństwo nie odbierze tego, jak pan to postrzega, nie odbierze tego w ten sposób, że to będzie jedną z form tego, żeby załagodzić konflikty. Wręcz przeciwnie, jak wcześniej mówiłem, to nie będzie to w oczach społeczeństwa próba rozwiązania tego konfliktu, bo wręcz przeciwnie, to spowoduje, że ludzie stracą zaufanie do państwa, ponieważ cały czas kreowano ten zły wizerunek i nagle próbuje się sprzymierzyć z tą Koreą Północną. Poza tym, widząc to, co się dzieje na granicach, widząc te wielkie rozbieżności i to złe traktowanie, po prostu Wątpię, żeby ludzie w ogóle chcieli się dogadać z takim państwem, które tak wiele bólu i tak wiele szkód wyrządziło. I właśnie podsumowując, chciałem powiedzieć, że taka wspólna reprezentacja na olimpiadzie wcale nie przyniesie tych korzyści. To wcale nie jest symbol tego, że potrafimy razem współpracować, ponieważ powoduje to złą reakcję w społeczeństwie właśnie z tego powodu, że zmaleje zaufanie tego państwa, które cały czas mówiło o tym, że naszym problemem jest Korea Północna lub Korea Południowa. I właśnie to chciałem wam udowodnić. Jeszcze mój mówca podsumuje całą tę debatę i nawiąże do tego, co teraz powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję za otwarcie debaty na drugich stołach i zapraszam do kontynuowania mówcę strony opozycyjnej. Hir, hir. Zacznijmy od tego, że każdy jest świadomy, że sytuacja w Korei Północnej jest zła i taka współpraca, która właśnie według kierowcy urzędu chyba współpraca oznacza taką akceptację tego, co robi druga osoba, to ta współpraca wcale jakby nie pokaże, że to, co robi Korea Północna, to jest dobre i że super akceptujemy to, co robicie, że to nie jest nic złego. No i tak po prostu nie jest. I tak samo flaga. Owszem, jest to symbol współpracy i ta współpraca tutaj oznacza taki, no jest to element takiej dyplomacji ping-pongowej, która polega na tym, że poprzez sport próbujemy właśnie dążyć do takiej poprawy sytuacji politycznej i tutaj akurat, no to jest jeden element z tego, ale to jakby nie narusza aż tak jakby no tego, no takiej ważności tego narodu, tak, tego, no po prostu nie narusza jakby no narodu i właśnie tak samo powiedzieliście o tym, że wspólna reprezentacja przyniesie złą reakcję, ale dlaczego miałoby to przynieść złą reakcję? My uważamy, że taka wspólna reprezentacja to jest wielka szansa dla najważniejszej według nas grupy tutaj, czyli sportowców, którzy najbardziej cierpią na tym, że właśnie ta Korea Północna, no, że jest tam taka sytuacja, jaka jest i jak już wspomniał pierwszy rząd, że jest możliwość kompletnego wykluczenia tej Korei Północnej z igrzysk, tylko co to da? No, Korea będzie oczywiście zła, ale najbardziej ucierpią na tych sportowcy, którzy właśnie przez to, że jest tam taka sytuacja, to no nie mogę jakby, nie mogę uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach, a uważamy właśnie, że sport powinien być taki bezpolityczny i, no i że to jakby nie powinno mieć impaktu ta polityka na szczególnie te igrzyska. I sportowcy właśnie dzięki temu, że jakby połączą siły z tą Koreę połączył siłę, nie tylko będą mieli większą szansę na, jakby, na jakieś zajęcie dobrych miejsc na tych różnych olimpiadach, ale też po prostu na takie pokazanie, że jest jeszcze nadzieja na to, że jakby mieszkańcy Korei Północnej mogą jakby dojść do takiej normalnej sytuacji, gdzie oni nie cierpią na tym, że jest taki reżim w ich kraju. I właśnie dzięki temu zjednoczeniu tych Korei dajemy także całego ludu, że jest jeszcze ktoś, kto chce pomóc tej Korei, tak? I właśnie chcemy to zacząć od tej współpracy z Koreą Południową. I oczywiście będą tutaj, niektórzy mogą uważać, że to jest zły pomysł, ale uważamy, że tutaj jest więcej tych dobrych skutków niż złych, ponieważ na pewno nie każdy mieszkaniec będzie zadowolony, ale ważniejszy jest tutaj ten impact no, na to pokazanie wszystkim, że jest jeszcze szansa tutaj głównie dla sportowców, ale może to być też, mogą to być też inne grupy, ale od czegoś trzeba zacząć, tak? I chcemy właśnie tymi drobnymi kroczkami zacząć od sportowców i potem właśnie pomagać też innym grupom, które cierpią na sytuacji w tej Korei Północnej. I właśnie też zgadzamy się oczywiście z pierwszą opozycją, że to może być dążenie do tego jakiegoś pokoju, rozejmu, ale to też nie jest pewne. My chcemy na razie pomóc po prostu mieszkańcom, a nie próbować na razie ratować całego świata, tak? I właśnie, no tak podsumowując, jakby usunięcie tej Korei z ich wszystkich nie byłoby, jakby nie miałoby żadnego dobrego skutku, ponieważ cierpieliby na tym no, nie tylko ci sportowcy tam i ogólnie mieszkańcy Korei, ale też po prostu zdenerwowałyby to cały kraj i uważam właśnie, że na początku trzeba pomóc tej najważniejszej grupie w tej debacie, czyli sportowcom i dać im szansę na jakiś rozwój i na pokazanie się tych igrzyskach. Dziękuję za rozpoczęcie debaty opozycyjnej i zapraszam WIPA strony rządowej do podsumowania tej debaty po stronie rządowej. Hip, hip. Okej, no to podsumowując to, co zostało powiedziane na tej debacie, chciałbym się na początku odwołać do strony rządowej. Otóż słyszałem w każdej z naszych wypowiedzi, że to jest symbolika, symbol, na przykład podanie ręki. I tutaj od razu chciałbym nawiązać do tego, że taki jest jeden z pierwszych symboli. Te symbole były już wysłane wiele razy wcześniej. I tutaj chciałbym podać na przykład przykłady tego, kiedy to jeszcze ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych niedawno właśnie odwiedzał Koreę i byli świetnie, tak naprawdę rozmowy się świetnie potoczyły, tak? Było wszystko wygłoszone przez media, a opinia publiczna uważała, że tak, Korea Północna wreszcie przyjrzała na oczy, wreszcie będą teraz dobrzy i nie będą mogli powodować jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla innych. Co było kilka miesięcy później, że Korea Północna wysłała rakietę i prawie uderzyła w Japonię. To nie jest pierwszy przykład. Jeszcze niedawno, kilka lat temu, zeszły prezydent również rozmawiał z Koreą Północną. I to potem, kiedy te relacje były bardzo dobre pomiędzy obiema państwami, kolejny raz opinia publiczna miała bardzo dobrą jakby zdanie o Korei Północnej. Potem się okazało, że oni grożą każdym innym państwom. I tak naprawdę grożą nawet wysłaniem bomby atomowej. I czy możemy uważać tą przedstawioną przez państwa symbolikę za dobry znak? Czy my możemy ufać komuś na podstawie tego, co on kiedyś zrobił? Na podstawie m.in. rozpoczęcia tej wojny, która pochłonęła miliony istnień? No, nie za bardzo. Jeszcze to nie jest wszystko. Pani powiedziała, że Korea Północna chciała występować z Koreą Południową. Zastanówmy się, czy społeczeństwo w Korei Północnej ma jakiekolwiek zdanie na decyzję rządu? No nie ma. I tak naprawdę oni w tym momencie nie mają bezpośrednich relacji z tym rządem i to rząd decyduje, co on ma zrobić. Teraz, jeśli rząd sobie wymyślił, że tak, może podam im rękę, teraz mi zaufajmy, a potem to wykorzystam, no to tym bardziej to jest ryzykowne dla nas i to może stworzyć tak naprawdę o wiele większe szkody niż dotychczas. Tutaj może nawiążę do tego, co powiedział mówca z mojej strony. On powiedział, że konflikt może wystąpić zarówno w społeczeństwie, jak i potem na całym świecie. Właśnie przez to, że my zaufamy tej Korei Północnej, co już widzieliśmy wcześniej. No i czy w tym momencie, kiedy widzimy realne zagrożenie ze strony społeczeństwa, między innymi też Korei Południowej, bo jest wiele osób w Korei Południowej, która straciły rodziny, która straciła majątki na tej wojnie, którą prowadziła Korea Północna. I teraz, jeśli oni nagle będą w tak wspaniałych relacjach, to i tak część osób z Korei Południowej będzie dążyła do tego, aby te relacje zanikły. Tak? Oni nie chcą mieć nic wspólnego z osobami, z mordercami, którzy zabili ich rodziny. No i tak naprawdę ten konflikt będzie tylko cały czas narastał. Okej, przejdźmy dalej do drugiego stołu. Mówię, że w tym momencie najważniejsi są sportowcy. Sportowcy są ważniejsi niż istnienie ludzkie, niż tak naprawdę konflikt społeczeństwa. Poza tym, nawet jeśli już weźmiemy na szale tych sportowców, oni cały czas mogą się rozwijać. Korei Północnej bardzo zależy na tym, żeby pokazywać swoje państwo, że jest takie wspaniałe. I oni naprawdę starają się, aby ci sportowcy w jakikolwiek sposób odnosili jakieś sukcesy. Nawet jeśli nie mogą wyruszyć na tą olimpiadę, to i tak będzie się starała w pewien sposób pokazać tą swoją siłę, którą cały czas pokazują. Zaraz przyjmę pytanie. No i tak naprawdę nie wiem, czy tutaj możemy bazować na tych sportowcach. Dalej, w tym momencie my pokazaliśmy tak naprawdę Państwu możliwie najgorsze takie wady, które mogłyby powstać. I tutaj Pani mówiła, że oni dążą nowymi krokami do tego, aby jakby zawiązać współpracę. No i możemy również, nawet jeśli oni dążą początkowo do tego, to przecież Korea Północna w tym momencie może równie dobrze wyzyskać tą Koreę Południową, która jest w tym momencie w lepszej sytuacji, tak? No i czy my chcemy dawać jeszcze lepsze możliwości Korei Północnej, która może tak naprawdę, która realnie nam zagraża? No nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł na tworzenie takiej współpracy. Ja myślę, że o wiele lepszym sposobem byłyby po prostu mediacje pomiędzy obiema stronami, a nie dawanie im symboli, na których podstawie my im zaufamy. No i tak naprawdę tutaj zbliżamy się do sedna tej debaty, czyli pokazania o wiele gorszych wad, które będą wynikały z tego, że my na podstawie tego symbolu, na podstawie tej wspaniałej symboliki, tego wspaniałego podania ręki krajom skłóconym, będziemy mogli zauważyć to, co naprawdę będzie w przyszłości mogło występować, czyli te konflikty, tak naprawdę potem jeszcze zabójstwa, tak? Nie wiem, czy wiecie, ale pomiędzy granicami jednego i drugiego państwa znajduje się rzeka, nie pamiętam już, bardzo szeroka, na której na obu granicach spotykają się rodziny, które były rozdzielone. One codziennie próbują siebie zauważyć, próbują przynajmniej pomachać, żeby mieć jakikolwiek z nimi kontakt. No i teraz, jeśli one będą wiedziały, że rząd zabranie im nawet się spotkanie z nimi, czy oni będą dobrze nastawieni, czy to społeczeństwo będzie w jakikolwiek sposób pragnęło się z nimi połączyć, no wątpię. A tak jak już wcześniej podkreślałem, to społeczeństwo w Korei Północnej nie ma jakiegokolwiek zdania na relacje z innymi państwami. Już teraz widzimy fałsz, który jest nam rzucony w oczy przez Koreę Północną. Sztuczne pokazywanie siły, i tak naprawdę ciągłe grożenie i to, że oni, bo jest napisane, oni wystąpią razem w wspólnej reprezentacji, wystąpią pod wspólną flagą, tak jest napisane w tezie, to dopiero będzie. I tak naprawdę nie wiadomo nawet co do tego czasu może się wydarzyć, tak? Ten efekt kulminacyjny, który będzie na igrzyskach, sprawi, że my naprawdę będziemy mogli im zaufać i to może spowodować, że wybuchnie tak naprawdę kolejna wojna, że wybuchną kolejne konflikty. I dlatego tym bardziej nie moglibyśmy patrzeć na samą symbolikę, na to, co wy nam przez cały czas od samego początku pokazywaliście. Tak, to jest symbol. No i w tym momencie po tych przedstawionych argumentach i po pokazaniu tego, do czego może dążyć to wszystko, jestem zdania, że to spowodowałoby to ogromne wady. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za podsumowanie strony debaty po stronie rządowej i zapraszamy do zamknięcia debaty WIPA strony opozycyjnej. Hir, hir. To ja jako ostatni mówca na początku szybko podsumuję podsumuję to, co się działo podczas całej debaty i powiem, co się działo na pierwszych stołach, co się działo na drugich stołach i osadzę to, co mówiła moja partnerka Gabrysia w kontekście całej debaty. A na początku się jeszcze odniosę króciutko do tego, co mówił mój przedmówca, czyli do drugiego rządu. Więc tak, to, że dwa państwa wystąpią pod jedną flagą na igrzyskach, to owszem jest symbol pojednania, ale to nie jest symbol tego, że nagle jedno państwo zaczyna całkowicie ufać drugiemu, że jedno państwo całkowicie oddaje się drugiemu, a odnoszę wrażenie, że właśnie tak postrzega to rząd, że w momencie, kiedy te państwa jakoś idą ze sobą na ugodę, chociaż na płaszczyźnie tego sportu, to już oznacza, że nagle zaczynamy gloryfikować działania Korei Północnej, że nagle zaczynamy to jakoś usprawiedliwiać i przymykać na to oko. Nie, to nie jest tak, to jest po prostu symbol i my jako opozycja, tak samo jak już mówiły pierwsze stoły, nie jesteśmy za tym, żeby ta Korea Północna się jeszcze bardziej izolowała, bo wszyscy wiemy, do czego prowadzi taka izolacja i nie będę takiego powtarzać tego, co mówiły osoby przede mną, ale chciałabym jeszcze raz zwrócić na to uwagę, że po prostu dzięki temu, że właśnie na takiej płaszczyźnie jak sport możemy pokazać zwykłym ludziom, możemy właśnie to pokazać w mediach, no bo zainteresowanie takimi igrzyskami jest duże i wiadomo, oglądają to ludzie tak naprawdę na całym świecie i to może dotrzeć do naprawdę szerokiego grona zwykłych odbiorców, którzy po prostu sobie oglądają te igrzyska w telewizji i nagle oni zobaczą, że jednak się da dogadać, że może ta Korea Północna nie jest aż taka okropna i tak dalej. I nam nie chodzi o to, żeby mówić, że ona nie jest jakaś okropna i tak dalej, tylko, bo zaraz dojdę do tego, tylko chodzi nam o to, że chcemy pokazać właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, że po prostu nie chcemy jeszcze większych robić szkód niż są teraz. Nie chcemy żadnych bomb ani nic w tym stylu. Chcemy iść tak jakby w stronę pokoju, a nie w stronę jeszcze większej izolacji, nie w stronę jeszcze większego konfliktu, który będzie narastał i narastał w momencie, kiedy na przykład w momencie, kiedy taka sytuacja jak tutaj nie miała miejsca. Tak, czyli to, co się działo na pierwszych stołach, to była dyskusja na temat tego, czym byłby właściwie ten symbol. Ten symbol to takie przysłowiowe podanie ręki i to właśnie zostało ustalone, że po prostu ten wspólny udział w igrzyskach nie jest przyzwoleniem na całą sytuację, która się dzieje wewnątrz Korei Północnej, tylko jest właśnie pokazaniem tego, że my chcemy, żeby w rzeczywistości ta ręka została wyciągnięta, a nie tylko na przykładzie symbolu. I ten sport służy nam jako taki pewien pośrednik w tej całej sytuacji i dzięki niemu możemy pokazać nie tylko mieszkańcom Korei Północnej, nie tylko mieszkańcom Korei Południowej, ale całemu światu, że tak naprawdę możliwa jest naprawa tej całej sytuacji, że wszystko da się w jakiś tam sposób, może nie odwrócić, tylko że to dogadanie się może nie od razu, to nie jest tak, że za pstryknięciem palca wszyscy się dogadają, bo wystąpili pod wspólną flagą, tylko to może być właśnie jako taki pierwszy krok. Tak. I co było dalej na drugich stołach? To była dalsza dyskusja na temat tego, czy to będzie gloryfikacja tego, co jakieś usprawiedliwianie tego, co robi Korea Północna, dawanie przyzwolenia na to. I to już wcześniej o tym mówiłam, że to nie jest tak, że przez ten symbol nagle wszyscy będą myśleć, że my pozwalamy na to, tylko będą myśleć, że po prostu jesteśmy w stanie, że w ogóle wyrażamy jakąkolwiek chęć dogadania się z nimi. Tak, jeszcze było coś I nie mówimy, że sportowcy są ważniejsi od życia ludzkiego, ale też nie za bardzo rozumiemy, jak to, że dwa kraje wystąpią pod wspólną flagą, ma wpłynąć na to, że ktoś nagle zginie, bo nie rozumiem tego, bo tak, no, że w jakikolwiek sposób ucierpi na tym życie ludzkie, że doprowadzi to do jeszcze większych konfliktów. I tak. I właśnie jeszcze była też rozmowa o społeczeństwie, które jest w Korei Północnej i w Korei Południowej i jak one się do siebie odnoszą. I też nie będę tego powtarzać, ale strona opozycyjna jak najbardziej uważa, że ten właśnie symbol pojednania mógłby znacząco wpłynąć pozytywnie, a nie negatywnie na to, jak te dwa środowiska się postrzegają, na to, jak to wszystko wygląda. Tak, Gabrysia mówiła też o tych sportowcach, o tym, że tak naprawdę ludzie, którzy żyją właśnie pod tym reżimem, mają okazję, żeby pojechać na te igrzyska, razem z sąsiadującym ich krajem, mają okazję, żeby tak jakby na jakiś czas pokazać, że potrafią się wyrwać z tych takich ramek i że potrafią, że oni też po prostu, że Korea Północna jest czymś więcej niż jej cały władca i że właśnie nawet ci sportowcy mogą być takim symbolem tego, że całe społeczeństwo Korei Północnej też chce tego pojednania, też chce tej ugody. Tak, i dlatego uważam, że strona opozycyjna uważa, że ten wspólny udział w igrzyskach przyniesie więcej dobrego niż złego. Dziękuję wszystkim za debatę.